Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, zaprosiłem Państwa dzisiaj na konferencję z uwagi na odpowiedź konferencji, która się odbyła 1 lipca przez Pana Wiceprezydenta Andrzeja Brodzkiego i Pana Wiceprzewodniczącego Florczaka. Na tej konferencji dwóch panów stanęło i opowiadało o rzeczach, próbując czarować rzeczywistość. Sytuacja tego wymaga, żeby tą rzeczywistość odczarować. Drodzy Państwo, tam było poruszone kwestia braku ścieżki, chodnika i dużej kałuży, która w tym miejscu wystąpiła. I sprzedaży i przejęcia działki, a czy wymiany działki, jaką zrobiliśmy zamianę między miastem a powiatem. Chciałbym Państwu powiedzieć, że 24 czerwca był podpisany akt między panem prezydentem Niedźwieckim a zarządem powiatu i w tym akcie przejęliśmy działkę, róg ulicy Piwnej i Dolnej. Na tej działce jeszcze nie było planowane, jak, co i będzie zagospodarowane. Pan Andrzej Brodzki powiedział już, że są plany, inwestycje i zarezerwowane pieniądze. Oświadczył to 1 lipca na konferencji. 3 lipca dopiero została wpisana ta działka w Księdze Wieczystej. Jeszcze nim Rada pomyślała, nim Zarząd pomyślał, nim poszło to pod obrady, pan prezydent już wie, co będzie się na tej działce działo. Bardzo mnie dziwne. Szkoda bardzo, drodzy Państwo, że pan prezydent wie, co się dzieje w powiecie, nim jeszcze na ten temat jest jakakolwiek dyskusja. A szkoda bardzo, że pan prezydent nie wie, co się dzieje w jego zakresie kompetencji, w jego urzędzie. Jesteśmy na ulicy Gołębiej. To jest, drodzy Państwo, sztandarowa inwestycja na ten rok tego miasta. W Narodowym Programie Rozwoju Dróg Lokalnych można zdobyć 2 miliony złotych. Miasto nie wiem, czy nie wiedziało, że tu nie można zrobić dobrych 2 milionów złotych, czy celowo zrezygnowało z takiego dochodu dla siebie. Pan prezydent nam podpowiada, co mamy zrobić z pieniędzmi. A dlaczego zrezygnował z dochodu 2 milionów złotych dla tego miasta? Czy te pieniądze nie są potrzebne dla miasta, dla rozwoju, nie przydałyby się? To jest wniosek, który został oceniony jako jeden z ostatnich. Czy pan prezydent nie miał świadomości, nie wiedział, że tak będzie oceniony, czy zrobił to celowo? Pytanie otwarte. Pytanie dla Państwa. Czy stać dzisiaj nas na rezygnację z dochodów zewnętrznych? Bo powiatu nie stać. Jesteśmy za likwidowaniem wszystkich barier, ale nie możemy się skupić na kałuży. Kałuża nie powinna być problemem. To powinniśmy reagować i niwelować doraźnie. Prezydent jest od tego, zarząd jest od tego, rada jest od tego, żeby tworzyć wizję. Pan prezydent chce nam doradzać i podpowiadać. A jaką ma nam wizję i podpowiedział, pokazał, niech przykłady idą za nami, nie słowa. Pan prezydent mówi, mam nadzieję, że wie, co mówi, wszystko mówi. Niestety, przykro mi, że ta konferencja musi się w tym klimacie odbyć. Jestem z zdania, że powinno się siadać do stołu, rozmawiać i wypracować najlepsze rozwiązania. Dyskusja, którą przeprowadzimy, powinna być najlepsza dla naszego społeczeństwa. A czy te podpowiedzi będą rozsądne? Nikt nas nie zwolnił z rozsądku. Zarząd powiatu jest rozsądny. Nie mogę narzekać na żadnego z radnych. Każdy z radnych się rozsądkiem wykazuje. Ci, co podpowiadają, doradzają, też się powinni wykazać rozsądkiem. Jest drobny apel. Pan prezydent wie, co rada zrobi, nim jeszcze o nim pomyśli, ale pan prezydent na moją interpelację z ubiegłego roku, z czerwca 2013 roku, nie odpowiedział do dnia dzisiejszego. Róg albo kwadrat między Długą, Kubusiewicza, Podmiejską i Piwną jest perełką tego miasta, która może być stworzony kompleks rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy. Ale dlatego trzeba stworzyć infrastrukturę. Zapytałem się, czy planując dokumenty planistyczne, mogą przewidzieć budowę parkingu piętrowego dla wszystkich instytucji. Był Folklor Światła przed chwilą. Jest wiele imprez, będzie wystawa, będą dożynki. Możemy połączyć, jedno miejsce stworzyć wspólne dla wszystkich. Otoczyć dobrą infrastrukturą wokół. Nie, do dnia dzisiejszego nie doczekałem się odpowiedzi. Nie ma żadnej odpowiedzi. Ale jak ktoś kałużę widzi, no to przeszkadza. No trudno. Mówimy o wizji, o rozwoju, czy o doraźnych problemach. Jaka jest nasza rola i nasze kompetencje? Drodzy Państwo,
kompetencją każdego z nas jest taka, jak nam dało społeczeństwo, czyli prowadzić to społeczeństwo do lepszego. Dziury są na każdej drodze. Możemy zrobić następną konferencję, możemy się spotkać i porównać inwestycje. Wracając jeszcze do odwodnienia ulicy Piwnej. Tą ulicę wykonywało 8 lat miasto, z tego co pan przewodniczący Florczak powiedział. Dołożyliśmy 10 tysięcy. Dlaczego dołożyliśmy 10 tysięcy? Bo budżet miasta to był jak Mercedes w możliwościach finansowych. Budżet powiatu jak duży Fiat. Przez te 8 lat podrasowaliśmy dużego Fiata, chodzi już dużo lepiej. Tylko nie wiem dlaczego Mercedes, już dzisiaj udowadnia się, że Mercedes jest, ma mniejsze możliwości niż duży Fiat. Co się stało przez te 8 lat? Że takie są sugestie, że tu można zrobić. No nie wiem. Pytanie otwarte. Następne do państwa. Państwo sądzą. Ja ze swojej strony dziękuję, liczę, a jeszcze może tylko jedną rzecz bym dorzucił. Z ulicą Poprowską też czekaliśmy z odwodnieniem, przebudową. W ostatnim czasie były składane inwestycje do miejskiego obszaru funkcjonalnego, gdzie liderem było miasto. Miasto wnioskowało, żeby zrobić południową obwodnicę Zduńskiej Woli. Jesteśmy jak najbardziej za. To się bardzo dobrze wpisuje. Byliśmy za. Tylko na tym się skończyło. Czekaliśmy z inwestycją, żeby zrobić ją kompleksowo. Inwestujemy w powiatowy ośrodek cały czas, systematycznie. Budowa sceny letniej, budowa sceny zimowej, teraz budowa boisk. Otaczamy infrastrukturę, poprawiamy ją jak można, po kolei, powolutku do przodu, systematycznie. Nie robimy zrywów. Robimy to z rozsądkiem, z rozwagą dla dobra wszystkich.